Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Realizacja zadania miała na celu wybudowanie kładki pieszo-rowerowej nad potokiem Muszynka w miejscowości Powroźnik, ścieżki pieszo-rowerowej, ściany oporowej, oświetlenia terenu oraz kanalizacji deszczowej na działce numer 101-114 położonych w Powroźniku w gminie Muszyna. Cieszymy się, że kładka powstała, że jest piękna, no i że Państwo dziś uczestniczycie wspólnie z nami w otwarciu tego dzieła. Zapraszam Panią Sołtys, Krystynę Cieśle. Proszę o zabranie głosu oraz powitanie gości. Moi kochani, dzień dobry. Witam Was wszystkich w bardzo wielkim wydarzeniu, jak wiemy, na które czekaliśmy i które się spełniło. Witam Pana Burmistrza doktora Golbę, Pana Włodzimierza Tokarczyka, naszego czcigodnego księdza proboszcza, wszystkich gości zaproszonych, Was wszystkich i wszystkich, którzy będą nas oglądać, będą nas słuchać i nam kibicować i cieszyć się z tego wielkiego wydarzenia, bo jak wiemy, jest to nasza upragniona kładka, która będzie nam służyć w różnych celach. A poza tym można też będzie w bardzo gorących dniach troszeczkę zamoczyć nogi przy tym strumyczku. Więc wszystkich gości, turystów, czasowiczów, pielgrzymów zapraszamy do naszego Powroźnika, do korzystania z nami, przebywania, jak i w okolicy, w miejscowości Powroźnik, na kładeczce, za kładeczką i w całej gminie Muszyna. Dziękuję uprzejmie i życzę udanej uroczystości dalszej. Dziękujemy Pani Sołtys. A ja poproszę o zabranie głosu i powitanie gości Pana Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, doktora Jana Golbę. Szanowni Państwo, po części zostałem już wyręczony z powitania. Część osób już, którzy dzisiaj tutaj są obecni na tej uroczystości, już została przywitana, ale mimo tego witam wszystkich bardzo serdecznie. Są z nami radni powiatowi, są radni gminy z przewodniczącym rady, jest wykonawca tejże kładki, jest inspektor nadzoru, jest dyrektor szkoły i są przede wszystkim mieszkańcy Powroźnika, dzieciaki, którym to przedsięwzięcie będzie służyło. Ja bardzo króciutko w tym momencie chciałbym przypomnieć tylko genezę powstania tej kładki. Ona się wiąże przede wszystkim z budową ścieżki Aquavelo. Jak Państwo pamiętacie, na jednym z zebrań, które tutaj się odbyło, została rzucona myśl budowy kładki, która by połączyła właśnie tą ścieżkę, która była wtedy budowana. No oczywiście to było przedsięwzięcie, które było poza naszym zasięgiem, bo przypomnę, że Aquavelo była realizowana ze środków Interregu, czyli w ramach projektu, który był realizowany ze stroną słowacką i na naszą stronę, czyli na stronę Muszyny, przypadało zaledwie 5 milionów złotych, czyli wybudować kładkę i ścieżkę rowerową za 5 milionów złotych było po prostu niemożliwe, a pozyskanie środków większych w tym momencie również. Ale ta myśl zakiełkowała i później, kiedy pojawiła się szansa na pozyskanie środków zewnętrznych, a szczególnie środków rządowych z tak zwanego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zdecydowaliśmy się właśnie wybudować tąże kładkę, która połączyła centrum miejscowości z tą częścią rekreacyjną za Muszynką i myślę, że to przedsięwzięcie jest bardzo trafione, oczywiście realizowane z różnymi problemami, ale też realizowane, przypomnijmy, przez naszą firmę, przez Zapopradzie. Jeżeli będziecie mieć pretensje, to do Zapopradzia, do firmy komunalnej, a jeżeli będziecie mieć jeszcze większe pretensje, to do prezesa, który tu mieszka w Powroźniku, bo on jest odpowiedzialny za to zadanie, ale myślę, że bez tego się po prostu obejdzie, bo
została to zrealizowane, ta inwestycja naprawdę szybko, sprawnie i w sposób właściwy, o czym zaświadczyli później wszyscy. Długo żeśmy czekali na wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, ale to w końcu nastąpiło. Przy tej okazji ja bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy przyczynili się do pozyskania środków, którzy nadzorowali. Dziękuję zespołowi moich pracowników z burmistrzem Tokarczykiem na czele, który nadzorował tą kładkę, i załodze spółki Zapopradzie, która realizowała to przedsięwzięcie. No i dziękuję Państwu, żeście nas tam inspirowali bez przerwy. No nawet wtedy, kiedy już było wybudowane, wszyscy chcieli, żeby jak najszybciej tą kładkę otworzyć. To się już stało, bo rzeczywiście kładka jest oddana do użytku i myślę, że będzie nam wszystkim bardzo dobrze służyła. A że do tego doszły jeszcze inne przedsięwzięcia, takie jak właśnie termomodernizacja przedszkola czy termomodernizacja szkoły, no to nie ma wątpliwości, że zainwestowaliśmy tutaj naprawdę duże pieniądze, pieniądze publiczne, bo sama kładka to jest prawie 2,5 miliona złotych, proszę pamiętać, i porównać teraz ze ścieżką rowerową, która kosztowała 5 milionów złotych. I te przedsięwzięcia związane ze szkołą i z przedszkolem to jest praktycznie 7 milionów złotych, ponad 7 milionów złotych, czyli jeżeli to wszystko przeliczymy, to ponad 10 milionów złotych zostało zainwestowane w ostatnim okresie czasu. Także serdecznie gratuluję tych przedsięwzięć. Dziękuję bardzo za cierpliwość, wyrozumiałość, no i mam nadzieję, że będziemy przy realizacji innych inwestycji współpracowali podobnie jak w przypadku tejże kładki. Bardzo dziękuję. Dziękujemy panie burmistrzu. Drodzy Państwo, przyszedł czas na poświęcenie nowej kładki, o które poprosimy proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Jakuba Młodszego, apostoła w Powroźniku, księdza doktora Andrzeja Romanowskiego. Szanowny panie burmistrzu, szanowni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Muszynie, szanowni goście przybyli, moi parafianie, wszystkich was serdecznie witam i pozdrawiam. Zgromadziliśmy się tu nad rzeką przy nowo zbudowanej, pięknej, solidnej kładce. Most spełnia bardzo ważną funkcję. Łączy dwa brzegi rzeki, usprawnia komunikację, a przez to także ułatwia życie mieszkańcom. W duchowym wymiarze most jest symbolem wspólnoty i jedności, bo budować most oznacza nie tylko połączyć dwa brzegi, ale też łączyć ludzi ze sobą przez tak zwane budowanie więzi, porozumienia, solidarności i jedności. Także ten wymiar duchowy tej kładki, myślę, że też tu możemy zauważyć. Chcemy być razem, chcemy wspólnie pracować dla dobra wspólnego. Zbudowana tutaj kładka ubogaca atrakcyjność i walory turystyczne naszej miejscowości, ponieważ jest łącznikiem tras rowerowych i pieszych szlaków turystycznych w naszym regionie i w przestrzeni transgranicznej. Dziś mamy poświęcić tą kładkę, pobłogosławić dobro, którego ona jest elementem, i odnieść je do Boga, źródła wszelkiego dobra. Módlmy się. Pobłogosław Boże tę inicjatywę i wysiłek ludzki włożony w budowę tej kładki rzecznej i nią samą, aby jak najdłużej służyła dobru ludzkiej komunikacji, wspólnocie i jedności, aby ułatwiała życie mieszkańcom i służyła rozwojowi ruchu turystycznego w naszym regionie. Spraw Panie, abyśmy zawsze pamiętali, że w każdym dobru, które stworzyły umysły ludzi, ich ręce, obecny jest Bóg Stwórca i dawca wszelkiego dobra. Spraw też, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze chwalili, wdzięczni za wszelkie dobro duchowe i materialne, jakie otrzymujemy. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Teraz przejdziemy w stronę kładki. Tam będzie przecięcie wstęgi.
Dziękujemy bardzo serdecznie za tę bardzo miłą niespodziankę, którą przygotowało koło gospodyń wiejskich z Powroźnika na czele z panią Sołtys. Dziękujemy. Nagrodźmy wielkimi brawami artystki nasze, którym towarzyszyła kapela Kiborica. Dziękujemy. Kapela Kiborica jeszcze umili nam czas. Dziś tutaj będziemy mogli wysłuchać muzyki folkowej w ich wykonaniu, ale również za chwileczkę klub sportowy MKS Trial Ochotnica
zaprezentuje nam pokazy rowerowe. Dlatego bardzo prosimy, abyście Państwo jeszcze zostali z nami, a później zapraszamy do szkoły na poczęstunek.
miłych chwil. Dziękujemy, że mamy mrówkę, która tutaj umila nam czas o swojej przychylności i dobrym sercu. Dziękujemy bardzo. Ale my mamy dla Państwa jeszcze jedną niespodziankę, ponieważ tutaj ze mną jest Kaja, która jest laureatką Starosądeckiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej dla Młodych Wokalistów, która zaśpiewała przepięknie w Centrum Kultury imienia Adesari w czwartek piosenkę Ponad tęczą, a wcześniej zaśpiewała ją również w Ośrodku Kultury w Muszynie i tym samym dostała się właśnie do koncertu finałowego. No i dziś Kaja zaśpiewa dla nas, a zaśpiewa dla nas, ponieważ Kaja jest z Powroźnika i chcemy pokazać ten piękny talent z Powroźnika. Kaja Tołścik w piosence Świat ponad tęczą. Nagrodźmy na początek ją wielkimi brawami. Brawa dla Kai. Bardzo pięknie zaśpiewałaś, Kaju. Wielkie brawa. Świat ponad tęczą. Ulubiona piosenka naszej młodej artystki, która pochodzi. Ogromny talent Powroźniku. Drodzy Państwo, pozostać, jeszcze pokazy trwają. Również zapraszamy Państwa do świetlicy w Powroźniku na poczęstunek, na jakąś ciepłą herbatę, na chwilę wspólnej rozmowy. No i świętujmy dziś uroczyście tą piękną kładkę i nowe miejsce w Powroźniku.